Więc... Cześć. Hello, z tej strony ja, czyli Robak Games, i chciałbym was na wstępie... Taki szybki wstęp oczywiście. Przeprosić za to, że nie było filmów. Co jest spowodowane awarią techniczną. No i... Nie wiem. No i postaram się to nadrobić. Jakkolwiek. Filmy może będą w niższej jakości, w mniejszej. Ale... Będą szybciej, z większą częstotliwością wrzucane. Więc wiecie. Jeśli chcecie więcej filmów, subskrybujcie, lajkujcie. Zostawcie dzwonek oczywiście. No i co, powoli możemy przechodzić do filmu. Siemaneczko, z tej strony ja, czyli Robo Games. Chciałbym was zaprosić na następny odcinek serii Sąsiady. Jest ze mną Mateusz. Siemaneczko, z tej strony Mateusz, profesjonalny rolnik Mateusz, który posiada swoje gospodarstwo na wsi Wątkowo. I teraz mnie dobrze, Mateuszku, słychać? Michałku, tak, bardzo dobrze to słychać. No to się bardzo cieszę, bo już któryś raz walczę dzisiaj z tym i z sobą, z głośnością. No niestety jestem słaby z matematyki, tylko trójkę miałem. Ha, ja piątkę. Ale cio to. Z ciebie jest. Kurna kują. No nie! A nie, dobrze. A nie! Nie, bo ja nie na to pole patrzyłem. Myślałem, że jadę na pole, które już skosiłem. Ty mi nie mów nic. O Jezu! Gruby mnie podrzucił. Lekko i ludzi rozjechałem chyba. Pitolis. Nie pitol. Jest w ogóle takie coś jak pitolenie? Nie wiem, tak, żeby nie powiedzieć pierdolisko. Dobra, teraz prawo. Dzisiaj będziemy sobie gruberować te uschnięte pszenice. Tak wiem. Nie, ale wiem, bardzo ładnie powiedziałem. Czy może jęczmień? Pole to pole, zboże to zboże. Mi to wystarczy. Dobra, no i gruberuję. Po tym to będzie trzeba jeszcze przeorać. No? Niech to koło naszej wsi jest. Naprzeciwko twojego domu. A to ja będę jak 16:14 przyczepą. Nie no, trochę za szybko 15 jest jechać. Będę jechał tak z 12. Żeby nie przesadzać, no bo tu jednak zboże jest wysokie trochę. Trochę? No trochę. Średnio bym powiedział. Kurna, no co za goście. Na kolejnym polu słup znalazłem, no. A wiesz, że za to pieniążki będziemy dostawali. Ty, a te generalnie to dalej dobrze mnie słychać, czy już gorzej? A tak generalnie to... MKL to generalnie dobre szoty robi i dobrze. Jezu, ale mi nie podrzuca przód. A tak generalnie to co ty robisz? Tak generalnie to jadę do Gomez Ridge, kurwa, adres. A po co jedziesz? Chcę dać moje plony, pszenicę. O, myślałem, że sąsiadowi łąkę. A no, sąsiadowi łąkę wygniotą. To dobrze robię. A która? No, to nie moja. Dla jak nie twoja? Jest, ale nie moja. A to co, w dzierżawę oddałeś? Co? No, w dzierżawę oddałem, no. No i tak generalnie myślę, że wam się seria spodobała, bo na razie było tylko 60 wyświetleń w moim odcinku, a już jest 8 lajków. To nie jest najgorzej. A u mnie prawie 200 wyświetleń, już 190 ileś. No a ile lajków? 20 parę. Mało. No tylko ja mam więcej mniej subów niż ty, a więcej ludzi mi ten. Ty no, bo generalnie to ty masz fanpage, który już jest bardzo znany na Facebooku, ma około 100 paru lajków.
i spamisz tym na w grupach ciągle praktycznie tą swoją stroną, a na stronie dajesz link i tak działa reklama. No to też sobie z fanpage, będziesz tak słabny jak ja. Tia, no nie, ale ja nie jestem, nie mam, ja nie gram tyle w FS-a, żeby ciągle zdjęcia publikować, no nie? Ja mam zawsze sobie taki jeden dzień, gdzie poświęcam godzinkę, I kurna na 20 różnych sajwach tylko wchodzi, ustawi traktorki, zrobi screena, wyłącza. I do Photoshopa, żeby przerobić. No, obróbkę zrobi i już ma go na cały tydzień, czy na 2 tygodnie zdjęć. Co nie, Mateusz? Tak to działa. No, takiego. Ty, wiesz kiedy zaczęliśmy nagrywać? Bo ja nie pamiętam. Już 5 minut. Serio? 60 muszę odjechać. No, 5 minut. A co ty wywozisz na skup? Jak ty jeszcze nie skończyłeś żniw? No, ale mam pełne przyczepy, nie? To ty wiesz, że masz biny. Ale chcę sprzedać, ponieważ muszę zapłacić za mój nowy nabytek. Aha, kredyt. Nie. Jutro mi mają przywieźć dłużycę i widły. Jakie widły? No do bel. Pójdź ci widły. A, weź masz... krokodylem sobie ładuj. Nie lubię krokodylem. Ty to będziesz mi podłużyć za pożyczą. Przecież masz swojego metal defa. Jakiego? Dłużycę. Ja mam jakąś dłużycę? No. Gdzie? Nie, w garażu. Nie znalazłem, ja sprzątam co dało i nie znalazł. Ja tylko jakiś złom, jakieś rurki znalazłem, to wyrzuciłem. Na złom. Jakąś ośkę jeszcze miało, to myślałem, że to niepotrzebny mi już. A to dłużyca była chyba. W dupie. No to generalnie to w planach miałem... Właśnie generalnie miałem plan, żeby prasowanko zrobić, ale na razie nie prasuję, tylko sobie pogruberuję i tp. A nie, ja mam dzisiaj 3 pola do zgruberowania, licząc te, na którym teraz jestem. Serio? No bo po łubinie jeszcze mam 2. O, siema sąsiad. Gdzie ty? O, elo. Gdzie ty jedziesz tędy? Takim zadupiem. Tam, gdzie ty tam masz skup? Tam jakieś kurna gówno. Nie sprzedawaj tam, jaką. Ja tutaj sobie drogę przegruberuję jeszcze przy okazji. Żeby niemiły być. U nas taki ten. Na wsi wiesz, u nas jest tak, że jest jakieś takie miejsce i tam jest strasznie dużo pól, nie? I są dróżki, nie? No. To sobie pół dróżki zaoro ze swojego pola. No to u mnie jak jest droga piachowa taka, no nie? No to na piachu. To jest dla wszystkich jakby, no nie? To nie jest tylko kogoś. No, on gminna sobie zaoro dla siebie. No u nas też i to... I gość tak ora, to znaczy on sobie nie worywuje, bo on zawsze pole w poprzek ora, no nie? No. I on zawsze całą drogę i tam takie dziury są wtedy, no nie? I trzeba równać ją. A potem skąd to są te dziury? No nie? Jeszcze jak ja mam tam... To znaczy nie wiem, mam czy miałem, nie wiem jak to mówić. Z około 7 hektary ziemi, no to wiesz, to tam trochę dużo jeździ. Wydałeś, że nie masz. Nie lepiej nie mówić. Chyba w pokera przegrałeś. No przegrałem z Batmanem w pokera. Graliśmy o parafię i o moją ziemię. Co otwórz drzwi? Co ty idziesz robić? No, do Gomez i Jagres przyjechałem sprzedać zboże. No i co, po co masz drzwi otwierać?
Wysypujesz i ci przelew ma przyjść. Nic więcej się nie zastanawiasz. Tak generalnie to trochę lipa, bo i do mnie jeszcze tego pługa nie dowieźli, a ja już orać muszę niedługo. No nie? Nieprawdaż, Mateusz? Normalny, nie interesuj się, bo krzywej mordy dostaniesz. O, film się przesłał, zapomniałem. Opublikuj. Opublikuj. Chamska reklama. Zapraszam do mnie na film. Nie zapraszam, nie pozdrawiam, nie słuchajcie go. O Jezu, brzuch mnie boli, Gościu. Co ty zrobiłeś? Przez tę twoją reklamę brzuch mnie zaczął boleć. No i dobrze! Ale świnia. To wszystko jest... To wszystko się kameruje. Ty wiesz co ci powiem, chyba było do tego grubera podczepić Ursusa 1224. No bo ten zetor cały czas mu się lekko przód podnosi, no nie? No a ten zetor jest mocniejszy. No i co? Mama porwała moją 16. Co zrobiła? Porwała normalnie. Jak to porwała twoją 16? O co ci się rozchodzi? Nie rozumiem cię. Halo? Słychać mnie cały czas dobrze? Znaczy jak nic nie mówisz, to ci... Nie. Oj, prawie się zakopałem, na szczęście zetor daje radę. Strasznie. A ja na polu nie mam w ogóle lagów. No stałe 46 FPS-ów. A tylko dlatego mam tak mniej FPS-ów, bo niektóre maszyny mają trochę błędów w logu. Jak tak znalazłem. Wiesz, Mateuszu? Ursus mój. 385? No. A, bo mi się nie chciało naprawić. On ma błędy w logu i jeszcze coś miało błędy. Nie tylko dlatego jest tak mniej FPS-ów, no nie? Ale jak się oddalę i coś u ciebie mam, tak jakieś błędy coś miało. Tylko nie pamiętam co. Pewnie 1634. Może być. Albo coś 360. Bo mi się nie chce w moich editach naprawiać tych błędów. Jestem zbyt leniwy. Ale mi się przyczepa szybko brudzi. O, Ctrl D i już jest nie ta XD. Jaki właściciel taka przyczepa, brudna? Ona już jest czysta, co ty pieprzysz? No bo oszukujesz. Ctrl D naciśnij uczciwie. Uczciwie! Użyłem moda uczciwie. Ale ja mam to fajnie, tylko w poniedziałek i środę do szkoły mam, wiesz? A jak poniedziałek, a czym będzie jakiś środa? No bo we wtorek na zawody jadę. A, i tak przegram. Ja przegram? Na które pole teraz jedziesz? Albo na 32, albo na 84. No wiesz, to 84. Na samym lewej stronie mapy, tam na no, samym końcu. 32? Koniec. Na samym prawym górnym rogu. A co? A, nic. To gdzie mam jechać? Nie wiem, gdzie chcesz. Na ty. Jadę chyba na te 84, bo już chyba długo odcinka trwało, no nie? 10 minut. 10? A, to lecę na 32. 10, a, to lecę. No jeszcze mam 15 minut, co najmniej mogę sobie zrobić. O Jezu, ale mi ten gruber przód podnosi w zetorze. Się rozpędzić nie można, ale lecę tam pełna ośka. Ja pierdolę. Miedzu pojechałem czyjąś.
A gdzie jesteś teraz? Czekaj na mnie. O, czekaj na mnie, czekaj na po mnie. Co? Na tobą będę jechał. Gdzie za mną? Czekaj, już włączam czwórę w mojej 60. No to dawaj szybciej. A, jedź w lewo. Po co w lewo? Zawróć się i jedź na 84. Po co? No bo tak. Nie. Ale ty tam jesteś. Przecież ty i tak na ten skup dojedziesz za mną. Ale ja nie jadę teraz na skup. A gdzie jedziesz? Na pole. Na które? 67. Łe, to walisz. Widzę cię, zobacz. Z mojej strony. Spojrzałem w swoje strony i lagów dostałem. O, tutaj moja kukurydza była widoczna, trochę za wolno bratem komery, ale była. Tutaj pole, które przecież niedawno kosiliśmy. Tutaj jakieś głupie pole, nie wiem czyje. Które? Numer 40, chociaż w sumie chętnie bym je kupił. Numer 40? No. Tutaj mamy mój las, do którego będę jeździł po drzewo niedługo. Chyba do niego będę jeździł, bo mam parę lasów z Mateuszem. Co? Serio? Ja mam jakiś las? No, nie masz lasu? Nie. Do skąd ty drzewo będziesz brał? No kupię. Ale debil. No kupię drzewo z lasu. Po chuj. Albo pojadę po kryjomu. Po kryjomu komuś ukradnę. Tutaj mamy jakąś łąkę, nie wiem czy ja, nie wiem co. Bardzo fajna, z jakimś... O! Nie. Mateusz opuścił serwer. Najgorzej. A miało być tak pięknie. No niestety. Nic na to nie poradzę. Ej, bo mnie wywalił od gry. Czemu? Nie wiem, nastąpiła utrata połączenia z grą. No to ja mówię, nic na to nie poradzę niestety. To wchodzisz czy nie wchodzisz? A wchodzę i tam. Ja bym chyba wolał, żebyś nie wchodził. A co, już byś moje maszyny wziął, mówił? Takiego wała jak Polska. Nie, ale po prostu teraz będziemy musieli chwilę poczekać. No to cięcie zrobisz. Umiesz montować? No niestety tak. No to ogłaszam chwilę. Kurwa, u mnie wiatrak stoi na polu. Ogłaszam chwilową przerwę. Chwilowa przerwa będzie, jak dopiero będę musiał cię zaakceptować, gnoju. Ty, a nie. Ty. Jak będę miał save'a... Ty, sprzedam ci chwilę. To ja ci teraz mogę sprzedać krowy i maszyny. Ale lepiej ty będzie. Ty. Wiesz co? Tajemnicę ci powiem. Jaką? Srać mi się chce. To znaczy nie srać, że srać, bo jebny. Bo mnie tak grubo. To będzie przerwa. To będzie przerwa. Ale weź, ja potem nie wysiedzę. No to mówię, jak będzie przerwa, jak będziesz musiał. No ale to taki kwas będzie, gościu, na pewno. A to co ty na obiad jadłeś? Nie miałem jeszcze obiadu. No Boże, po śniadaniu. Na śniadanie to je tylko ten, chleb z serem jadłem, z mikrofali, takie topione ser sobie zrobiłem, no nie? To prestiżowo, jo. No prestiżowo, gościu, na boga to. Grilla, jo. Nie, bo nie chciało mi się w piekarniku robić zapiekanek normalnych, to do mikrofali wrzuciłem. Bo mi szkoda czasu było. Mateuszku, a co ty robisz ze swoim życiem? Wiesz co? Gówno. Cholera. Wiesz co ja robię ze swoim życiem? Na pewno coś złego.
Dobra, teraz będzie cięcie. Ale przed dziadkiem. Gospodarstwo nie, nie, nie po dziadku, lecz przed dziadkiem. Witaj, jeżeli jesteś na kanale, zostaw chyba oraz na dzwonek. Zejdź do opisu i wbijaj mi sesję. Ty wiesz co? Wiesz co ci powiem? Siemanko, z tej strony Herold i witam was w kolejnym odcinku Gospodarstwo przed dziadkiem. W dzisiejszym odcinku nowe nabytki. Dobra, gościu. Co? Wiesz co ci powiem, że słychać tak samo jak z tamtym starym mikrofonem. Kłamiesz. Nie kłamię, serio mówię. Sobie nagrasz dzisiaj w Audacity i sobie odsłuchasz i zobaczysz, że będzie to samo. Ale tu nie muszę się tak przybliżać, żeby coś powiedzieć. No niby. Wiesz, jak to sobie to pracownika zakłóci. Nie. Tak, bo mnie spać. Tak generalnie, gościu, no nie? To... Ten, to ty jakoś obrabiasz audio, czy nie? Nie. A ty? No ja muszę odszumiać i to prawda. A nie masz szumów? Nie mam szumów? Ale czasem nie. Na nagraniu takie leciurko słychać, jak podgłośnisz. Ja sobie to odszumiam po prostu i potem jeszcze jakieś basy podbijam, jeszcze coś robię. Basy. Bas i sopran. W Audacity to tak się nazywa. Ja to chyba sobie będę, wiesz, popląsiał. Gdzie? Bo mam taki gruber, którym mogę i popląsiać. Ty, a poplą to się nie sieje wiosną? Nie. Kiedy się sieje poplą? Mateusz. Mateusz! Co? Kiedy się sieje poplon? Czy mi chodzi o taki, że ten, no pod urywkę, nie? A. Dobra, poradzę sobie. Jaki robisz następny odcinek? Ja nie wiem. Ja chyba zbieranie bel, bo nie będę robił prasowanka, nie chcę mi się. No bo to będzie na święto wszystkim rolniku i po co mam się powtarzać, nie? Słabiej cię słychać, gościu, jakby co, tak mówię. Nie ten tubie, nie? No właśnie, nie ten YouTube. Nie ta tuba. Nie ta tuba. No nie ta tuba. Nawet sporo belek nie zrobiłeś. Myślałem, że tam akwale robi co 3000, ale to fajnie, bo też ja nie lubię jakieś tak mało belek, nie? Pole duże, a belek 10. To dobrze. Nie, bo ty... A ty co w następnym odcinku będziesz robił? Co? Co będziesz w następnym odcinku robił? Zasadzam. Następny odcinek to będzie taki krótki do 15 minut, bo pracować będę szybko, a potem sobie będę taki 20-minutowy ze zbieraniem. No to ja w następnym będę zbierał od Belę. Będziesz mógł mi pomóc. Nie, bo ja będę pracował. Dalej, jak ja już będę nagrywał? Naprawdę bardzo dużo pracowania musisz mieć. Ja mam tylko raz, dwa, trzy, cztery pola. Nie, pięć pól. Ja mam raz, dwa, cztery pola. Ja mam pięć pól jeszcze. Bo żadnego jeszcze nie zacząłem prasować. Ale poza nagrywaniem sobie poprasuję trochę. Żeby potem u ciebie na odcinku poprasować i... Ja pierniczę, ale tym zatorem miota, ja cały czas z jakimiś śmiedzami jeżdżę. O matko z Boże! Prawie komuś... Jest to miniaturka na odcinek. Nie. Potem sobie zrobię.
Następny odcinek będzie nocą. Bo w Mątkowie najbezpieczniej nocą jest. Bo w dzień może po ciebie przyjść klaun z Bytowie. Z Bytomu. Z Bytomia. Brączek. Nie Brączek. Kto? Morder Bytom. Nic. Po prostu mówię prawdę. O której jeszcze świat nie słyszał. I wiadomo, że ten klaun uciekł z więzienia w Gdańsku. Wiesz, Mateuszku? Nie, uciekł z więzienia w Gdańsku. Wyryty sycyry. Idealnie. Zostaw! O matko, ja... Zostaw! Ej, czekaj, stop. Mogę coś powiedzieć? Co? Rób screena, a ja się teraz będę kopał. No, czekaj, tak sobie widzę, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, zrobiłem sobie parę screenów. Dobra, możesz wyjść. A teraz rób, zobacz. No nie piękny jest, piękny. Dlatego ludzie z okolic Wielkopolski, Pomorza i Gdańska, uciekajcie stamtąd. Bo klaun bytomski jest niebezpieczny. On jest niczym wąż rzeczny. Wąż rzeczny. Wąż. Ty, jak wstawisz. No mówię, oddaj mi mojego zetora, gościu. To nie jest kapel. Oddaj. To nie skacze ten za Tuskiem. Weź mi jeszcze prawa autorskie dadzą. Ale i rederowanie. I ty jeszcze mnie poganiasz, żebym co tydzień z tobą to nagrywał i ty co tydzień to wrzucasz? No to wiesz. Nie, patrz, to jest tak. Co tydzień jest odcinek sąsiadów, nie? No. Masz? No, w tym, na przykład w tym tygodniu ty masz, nie? To ja w następnym wrzucę, nie? A no to tak może czyli być. Wychodzi na to, że ten odcinek, co teraz nagrywamy, będzie za 2 tygodnie. No. Hej, to nagrywamy do mnie, żeby już było za 3 tygodnie nagrane. Bo ja jak na przykład sprasuję to pole, nie? No jak sprasujesz to pole? To co? Gówno. Dobra, chodź tu do mnie, przybiegnij tu. Po co? Bo będę kończył odcinek. A to się kończ. No coś siusiaku, nie chcesz się pożegnać? Chcę się pożegnać. No to dobra, chodź. Wyłaź z zetora, bo... Przybiegnij tu po prostu. Mamy szybkie bieganie. Wyjdź z zetora. Jesteśmy fleszami. Mamy szybkie bieganie, gościu. No ja, bo na Wątkowie jest ten, jak to się nazywa? Inna strefa czasowa. No. A na jakim polu jesteś? Będę... 86 chyba. A gdzie to jest? Po prawej, po lewej? No przecież tu byłeś! Ale nie wiem. Teraz krążę po całym Wątkowie, szukając ciebie. Ty... A nie, to ameba. Ale to jest fajne pole w kształcie trójkącika. A co, chcesz trójkącik się tego cić? Nie. O Jezu, od rowu mnie ściągło, o matko bosko. No, no mówię, wyjdź z tego zetora, nikt by się takiego nie stało. No nie, wcale. I my... Ej, to ty 3 pola zgruberowałeś w tym odcinku. No, prawie 3. To dokąd jeszcze to? No już skończyłem. O, znalazłem cię. To dobrze, chodź tu. Ale mamy te pole.
No malutkie, fajne. Chodź. No to co, do zobaczenia w następnym odcinku. Był z nami Mateusz. Dobra, pożegnaj się. A z kim mam się pożegnać? Z moimi widzami. A ty masz widzów? Mam widzów. A jakie drifty? Dobra, zobaczenia w następnym